Dobry ludziska, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Silverek i jak zwykle o 15 zapraszam was na kolejny odcinek trzeciej ery. Wroga armia strzelała do ucieczki, Gimli bezlitosny. Gimli wypędził ostatnimi czasy siły Mordoru z Dol Guldur i przy okazji, z tego co wiem, powinien zdobyć jedyny pierścień. Dowiemy się tylko niestety dopiero w kolejnej turze, czy mu się udało, czy już został stąd zabrany. Ponadto także byliśmy świadkami w ostatniej bitwie, naprawdę sroga ta bitwa była, świadkami Slender Krasnoludów i przydatności orków z Gundabad. Dokładnie mówiąc, czy orków. Co ja pierdzielę, orków z Gundabad. Jakich orków? Obraża mój cenny oddział. Byliśmy świadkiem potęgi naszych krasnoludzkich motozierżców z Gundabad i stwierdziliśmy śmiało i bezapelacyjnie, że są to oddziały godne swych pieniędzy, które za siebie żądają. W przeciwieństwie od tych gości z Oskardami z Żelaznych Wzgórz, czy nawet, szczerze powiedziawszy, pogromców smoków z Eretluin. Są to oddziały niezłe, ci pogromcy smoków. Na pierwszej linii całkiem nieźle walczą, ale zdecydowanie motozierżcy, muszę przyznać, że są to oddziały niesamowite. Mają takie obrażenia i taką wytrzymałość. Bo przez to, że mają tą cechę przebijania pancerza, pewnie one w ogóle ignorują całkowicie pancerz. A jak ignorują pancerz, a w tej grze większość jednostek ma duży pancerz, to są nieźli. Zobaczymy też, co coś ciekawego się zadzieje, bo jak nie, to pamiętacie naszą, moją dywizję z ostatnich odcinków, zrobimy cięcie w takim razie. O, raport końca tury. Cóż tu się podziało? Finanse, jestem pierwszy? Ja? Najbogatsza frakcja. Nasze królestwo rozkwita, a skarbce krasnoludów wypełniają się złotem i mitrilem. Jesteśmy obecnie najbogatszą frakcją wśród ziemiu. Nikt nie może dorównać nam pod względem potęgi ekonomicznej, co jednak sprawia, że zwiększa się pokusa ataku ze strony naszych wrogów. Kolejki skradzione, ogłoszenia frakcji. Ori, jakiś piękny tutaj bonus, widzę, zdobyłeś. Dowodzisz Bridge i dawną stolicą, jak z tego co wiem, narządcą Darnoru, więc okej. Ktoś tutaj jeszcze, Gundrik, ty jesteś Fatlin. Pożyszcze tłumów, co to za zbiórka jakaś was tutaj jest? Ja rozumiem, że to jest stolica, ale bez przesady, no. Co to za jakiś Balin zmarł z tych stał! Balinie! Przyjacielu! Cię też słyszę, kojarzę już! Dwalino! Dwalin, Balin, Dwalin! Co tu się dzieje? Mamy dowódców nowych, to ilu? Co tu się podziało? Gro! Rozsyłamy was w takim razie po wszystkich stronach świata. Ostgelon chyba też nie ma dowódcy, więc tutaj go wysyłamy. Tutaj, skąd się tu tyle dowódców w ogóle pobrało? To miasto na przykład dowódcy nie ma, zapieprzaj tu, panie. Amonsul też mamy, nie ma dowódcy, to też tu zapieprzaj. Kazador, no. To już jest dowódca, tak sądziłem. Kazador, no do Hobbitonu będzie chyba zbyt bezpiecznie cię posyłać. Ale do Karas z Kelleren, tu pewnie też nikogo nie ma. Jeszcze tu w ogóle Lord Thorin jest szlachetny. Weź pan idź na przykład do... tutaj może? Patrzę, że tutaj jest, że tu jest Dania, tutaj tu jest, okej. Okay. Jak patrzę, że Dania jest stolicy, wiesz, chcę do stolicy mu pójść, żeby korupcję zmniejszał. Nie wiem, czemu to wychodzi, ale niechaj siedzi tam w tej stolicy. Podczas wojny go chyba wyciągniemy jednak mimo to, bo jest dobrym generałem, a jakoś faktycznie ta korupcja coś nie schodzi. I widzę, że nic ciekawego się nie stało, nawet pierścienia zyskałem, mi się bardzo nie podoba. O, no cóż. Nie jest dobrze. Jednakowoż, skoro nic ciekawego się nie dzieje, dopóki to cięcie zrobimy i spotkamy się, jak coś ciekawego się właśnie zadzieje. Ile razy już mówiłem, że Mordor to najbardziej chyba wybaczalna frakcja w tej grze. Jakaś najbardziej pokojowo ustawiona. Nie mam pojęcia, ale tak właśnie jest. Mordor faktycznie zawsze się godzi na pokój. Co jest nie tak z tym Sauronem? Chyba boi się potęgi krasnoludów. Nawet on się boi z nami zadzierać. Co to w ogóle jest? Śmierć tego niegodziwcy. Patrzcie, nawet komputer wie, że wysokie elfy to niegodziwe kreatury. Dobra, dobra. Wkrótce go zabijemy. O, katapulty. Ten ogień liczbę psuje, ale sobie to też taki ciekawy efekt daje, nie? No dobra, bo póki co jednak cięcie zrobimy, bo pokazałem, co chciałem pokazać. Nie wiem, co ten oddział widzę, chyba jakieś na styk. Nieważne. Cięcie chwilowo po raz kolejny.
No dobra, Uliska, powiem wam, że podziało się całkiem źle, ponieważ Mordor wbija się coraz bardziej w ziemię elfów, a więc stwierdziłem, że czas nareszcie ruszyć tyłek i pójść zupełnie w inne miejsce, czyli dzisiaj wysokie elfy. W tym celu przy wszystkich praktycznie placówkach militarnych rozkazałem rozpocząć produkcję jednostek, tych elitarnych, mniej elitarnych, no poza górnikami głównie. I zaczniemy zbierać swoje siły teraz we trzech miejscach, w Corvillage, w Corvillshire, żeby zaatakować elfy, jeżeli chodzi o te ziemię tutaj, te raz, dwa, trzy, cztery i tu ich zamknąć, potem atakować tędy, w drugim miejscu pod Michael Delving, żeby zaatakować od tej strony i zamknąć od tej strony i w trzecim w Karaskalreinen, żeby zaatakować od tej strony elfy. Czemu chcę zniszczyć elfy, mimo tego, że motor puka już mi dobra? Bo wtedy już tylko tutaj wrogiem będzie Dunland. No chociaż jeszcze może pomyślę nad tym zniszczeniem elfów, bo szczerze właśnie... Chyba, że zniszczę i elfy i Dunland jednocześnie. Sądzę, że byłbym do tego zdolny. A jak zniszczę elfy i Dunland jednocześnie, będę w granicy z Gondorem, to wtedy będę miał taką sytuację na atak z Mordorem. Ja się lubię ubezpieczać ogólnie, ja bym wolał być zabezpieczony, więc sądzę, że zniszczymy elfy, zniszczymy Dunland, tymi wojskami, całe te wojska skasujemy, wszystkich dowódców wyślemy na tutaj i zaatakujemy po kolei, czyszcząc tędy Mordor, tędy run, tędy Mordor, tędy run. Miejmy nadzieję, że się uda, bo chociaż kto wie. Na przykład może i Lorien szczęśliwie będę chciał Morię zyskać. Ja naprawdę tego Lorien nie tykał, nie? Ale zabrali mi Morię. Miejsce, gdzie nasz Balin był kiedyś przywódcą. No jak tak można? O. Fajny perk zyskałeś. No dobra, to słuchajcie, ponieważ nic ciekawego się nie dzieje. No, długo się naczyszyłem moim pierwszym miejscem w finansach. Ale cóż, w populacji w ogólnych całkiem nieźle podskoczyłem. Jest nieźle, chociaż Mordor... Wiem, że ja jakiś czas temu przewidziałem, że Harad by jest silniejszy od Mordoru, tak naprawdę, a to tylko jakiś błąd statystyczny. A teraz już nawet gra mnie w tym utwierdza. Ale skoro mnie wcześniej nie utwierdzała, to jak silny jest teraz Harad? Albo jak słaby jest teraz Mordor? Chyba sobie po tej rundzie lukniemy na sekundę do statystyk, ale póki co sobie cięcie, bo raczej w trakcie rundy nic ciekawego się nie wydarzy. No i dobrze, mamy nową turę. Gilda dostępna. Raport końca tury. No, nie jest ogólnie źle, bym powiedział. Ale jednakowoż może chwilę nawet oleję ten raport i zajmę się chwilowo tym, co ważniejsze, czyli tym sprawdzeniem, co tam się podziało w kwestii wojskowości. Uszeregowanie ogólne najpierw, 5 najlepszych frakcji. I ta niebieska kreska ma pokonać te u góry dwie. Jeszcze... Nie, w sumie w trzy. Ja mam sam zatłuc trzy najsilniejsze frakcje świata. To będzie wyzwanie. Uszeregowanie wojskowe. Aha, Mordor tylko spadł. I to właśnie chyba dzięki mnie tak spadł. Ale... Dalej, to Harad tak też wzrósł w tą siłę. Długo coś się stało Mordorowi. Też Gondorowi, bo to jakieś mocne bitwy to toczyli naprawdę. Przygotowanie produkcyjne, no, bogactwo od Mordoru, ale to tylko chwilowo niestety, póki wojska nie zrobimy. Przygotowanie finansowe Mordoru cały czas widzę oszczędza. O, ludnościowe jest całkiem niezłe. Jestem ciekaw, czego ogólne zależy. Pieniądze od wszystkiego jakoś tam, jakaś średnia jest ze wszystkiego wyciągnięta, ale dobra, teraz cięcie, bo ja zbieram tutaj wojska. Chyba nie muszę mówić, że wygląda to dość egzotycznie, taki obrazek. Ale dobra. Co ciekawe, co wygadało przeszkolenie temu oddziałowi. Pewnie jakieś busy ze statystyk. No, pancerze dali. Dobra. Ja to chciałem pokazać w sumie. No, powiem wam, że Daily Mordor zawiązali chwilowy rozejm. Tą kapkę nie jest mi na rękę, muszę przyznać. Ale chyba elfy odzyskały Erendolen, więc jest dobrze, ale widzę, że już zaraz chyba znowu go utracą. Chociaż mają tu przeważające siły. Mam dziwne wrażenie, że coś się tak jest z Mordorem. Znaczy mi to w sumie na rękę, ale coś jest nie tak. Gdyż powiem, że zastanawiałem się troszeczkę nad tym i jak tak myślę, to zamiast iść teraz na wysokie elfy, chyba lepiej by było, gdybym ja
Tam jest jedna, widzicie tam, tak jak nie, widzicie tam jak nie widzimy, no tak pomiędzy tymi górami mglistymi, a terenami Dunlandu jest taka prowincja Mordoru, nie? Gdybym ja ją zajął, zniszczył Dunland, potem dopiero zaczynają wysokie elfy, a potem dopiero faktycznie ja ruszył z tą kampanią na mojej prawej stronie, tam wiecie, wielki wysyp wojsk z Reboru, Kirigotol i tak dalej na Mordor i Run, to mogłoby lepiej wyjść, bo wysokie elfy piją się z Dunlandem. I jest mimo wszystko, że elfy mnie nie lubią, bo nawet bardziej niż Dunland, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że Dunland, czy Dunland nie zdradzi, aniżeli że elfy nie zdradzą, a czy po prostu nie biją mi się w plecy, prawda, więc w sumie no... To może być niezły pomysł, że tak to zrobić. Jednak już chwilę dajcie mi sekundeczkę, żebym tu jednostki ogarnął, a potem odsłonię wam mapę, ponieważ się wybiła właśnie 200. runda. No dobra, armia ogarnięta, a więc możemy sobie odsłonić mapę i zobaczyć, co się dzieje na świecie. A więc zacznijmy sobie od lewej strony. Co jak zwykle, co kombinują wysokie elfy, to taki nasz zwyczaj. No, praktycznie nie mają sił w państwie, więc mój plan może jednak za takie na wysokie elfy nie jest zły. Sywerek, czemu infiltrujesz swojego wroga? O, ale to Dunland... przeciwnie sobie dobrze radzi. I to mi się właśnie nie podoba. Oj, Mordor tutaj tą prowincję stracił. Czyżby elfy ją zajęły, a potem właśnie Dunland ją odzyskał, czy Dunland się nie lubi z Mordorem? Która odpowiedź jest bardziej prawdopodobna? Zgaduję, że ta pierwsza, ale... No właśnie. Ciekawe. Może Mordor jakoś sprzedał mu tą prowincję, czy coś? No tutaj Gondor też sobie niedobrze radzi z Dunlandem. A tak mówię, ten Dunland trzeba ukryć. Jak ukrócimy Dunland, to pamiętajmy, że wtedy Gondor będzie miał większe siły w walce z Mordorem, więc tam to jest na rękę. Tutaj widzę, że Gondor bo odzyskał swoje ziemie, które chyba niedawno utracił. Ale utracił też tą wyspę, bo na początku była własnością Haradu, nie wiem. Harad to w ogóle takie wysepki śmieszne ma. Szkoda, że tu żadnej prowincji w ogóle nie ma. W ogóle dziwne, coś jest jakaś plama. Nie wiem, ropa się rozlała czy co? Nie mam pojęcia. Tutaj widzę, że Harad już sił nie trzyma, nareszcie ruszył gdzieś te siły. Mongołowie pełną gębą, ja pierdzielę. Zobaczcie, widzicie te konie wszędzie? To jak bardzo Harad musi być bogaty, to jest kurde na tyle... Przecież by zniszczył Mordor, jakby tylko chciał. Jakby tylko chciał, Harad to by się przejechał po Mordorze, jak po... Nie powiem po czym nawet. Tu w ogóle 7 pełnych armii stoi. Tutaj kolejne 4, tu jest 10. Co tu się dzieje? Harad, czemu wy nie pomożecie zniszczyć Mordorowi Minas Tirith? Nie wiem. Znaczy, no zdwiarnie podesłali, tak serdecznie, zdwiarnie podeślemy, czemu nie, w przyjacielsku. Jak sobie sam Mordor radzi? Tutaj nie trzyma prawie w ogóle wojsk. Tu trzyma jedną pełną armię na tyłach. Jak mówiłem, wejście do tyłu może być całkiem niezłym pomysłem. Na przodzie w sumie też jakiś super sił to on nie trzyma, i to jest 5 armii. Gondor tu trzyma też z 5, więc no. Tutaj widzę, że Mordor coś chodzi, ale elfy wbrew pozorom sobie jakoś to kontrują. Tak, Mordor ma przewagę liczebną, może są pełną armią, która tu idzie. Ale dalej sytuacja jest dość wyrównana. Tutaj zaś Mordor dość przeważa. Ale też elfy z Lorien są zawsze do pomocy dla elfów z lasków. Mimo wszystko nasi leśni przyjaciele... Zostało im 40 tur życia. Tutaj run narąbało jeszcze Dale. Dale się ograniczyło do jednej prowincji tutaj, która zaraz pewnie upadnie i kilku tutaj. No run już jest mega zagrożeniem w tym momencie dla mnie. Ale cóż, jak mówiłem, tutaj na razie gramy na obronę. O, w mordę, ten run ma sił. Powiem wam, że to co się będzie działo wkrótce, to do czego ja doprowadziłem chęcią polepszenia dla was w rozrywki, to będzie rzeź. To jak run stało się potężne i Mordor, to będą największe wojny chyba w historii moich Save Stalwara wszystkich trzech. To będą takie starcia, że niech to Dunder świśnie i huk strzeli i piorun walnie. Po prostu to będą bitwy tysiącleci, jak się będziemy z tym wszystkim tłuc. To będą bitwy tysięcy jednostek, wielkich tysięcy. Co się stanie, jak Harad postanowi się do mnie ruszyć i mnie zaatakuje 20 pełnymi armiami w jednym miejscu? Nie wiem, czy to chyba nie da się tyle armii ustawić naraz, ale jakby się dało, to nie tam by było jednostek. Po jednej stronie jest 20 armii, po drugiej jest 15, po 2000 każda armia.
Bitwa z 80 tysięcy to była coś nad ponad 80 tysięcy, ale... Ale... To jest nierealne. Walczyć może góra chyba... dobre pytanie, niedokładnie. Ale tak z 10 oddziałów, coś takiego. Więc nie, maksymalne bitwy są około 20 tysięcy. Chyba, że są bitwy między orkami, wtedy to by mogło być nawet 50 tysięcy, ale no. Ale no. Najbardziej rozwinięta frakcja Mordor. Miasteczko gotowe do ulepszeń. To dobrze. I na chwilę znów zrobię cięcie, ponieważ raczej nic ciekawego się w tym momencie nie dzieje. Czy dzieje się dużo ciekawego, ale nic, na co bym mógł szczególnie zareagować. Mógł nie wiem, tam jakieś siły podesłać, ale... Tam trzeba byłoby pełnego skupienia, żeby cokolwiek działać. Nie ma co się oszukiwać. A my na razie, jak powiedziałem, Dunland... Jak Dunland utłuczemy, to Gondor się wzmocni. To będzie dobre. To będzie dobre, że Gondor się wzmocni. Ale chwilowo cięcie, bo trzeba wojsko ogarnąć. Powiem wam, że stało się coś ciekawego. Stała tu pełna armia tego, nie Hado, tylko runu. Ja się miałem zastrykować teraz i wznowić nagrywanie. I ta nie wyparowała. Dosłownie wyparowała. Stała tu się poruszyła i zniknęła. Zaczynam się bać. Znikające armie to już coś dziwnego dla mnie. Może nie wiem, nie mieli kasy, żeby ją utrzymać. W sumie to jest możliwe, bo run nie jest jakoś super bogate, a definitywnie te armie, które oni aktualnie mają, są dość drogie, więc... No to właśnie w tym tkwi metoda. Kto wie. Mordorowi coś odbiło i postanowił mnie zaatakować. Dobra. Myślałem, że nie będę mógł się wycofać, mimo tego, że się wycofam, ale jednak mogłem, więc nie ma problemu. Bo tą walkę byśmy w sumie mogli przegrać, ale co to się stało, że Mordor nagle wziął i mnie zaatakował? Ten Mordor to jest jakiś naprawdę... dziwny. Hjarmen. Gdzie był Hjarmen? Czekajcie. Chyba wiem, gdzie był Hjarmen nawet. I się raczej tam nie dostaniemy po ten pierścień, wiecie? Bo Hjarmen to jest chyba to. Nie, to jest Mistrand. Gdzie był Hjarmen? Ja pierdzielę. Skąd ja wiem, gdzie to jest? Nie wiem. Tak zgaduję, że gdzieś daleko, więc po prostu się nie dostaniemy chwilowo. Szkoda, bo... Zgaduję, że to miasto jest pod kontrolą jakiejś ze złych frakcji. Bo w takich rzeczy miastach się respią te pierścienie, więc... Ta, czy ten jedyny pierścień, bo to nie po prostu się nazywa jedyny pierścień. Ale wiadomo, co miałem na myśli, prawda? Jednakowoż... nie jest za kolorowo, wam powiem. Jak się Sauron pojawi... Nie wiem, czy komputer potrafi to w ogóle zrobić, żeby go zrespić jakoś. Ale jak się Sauron pojawi... To ja ludziska krucho widzę naszą przyszłość. Bardzo krucho. A co możemy na to poradzić, nie? Tego miasta niczym z tego nie wiem, gdzie ono jest. Mogę nie poszukać, ale nawet jak się dowiem, gdzie ono jest, to... Ja zgaduję, że ono jest chyba na ziemiach runu, z tego co pamiętam. I to gdzieś tam bardzo daleko na ziemiach runu, więc dojście tam... Bo z jakichś czterech pełnych armii sobie nie poradzimy. Jestem w stanie tam z trzy skołować, ale to dalej nie jest to, czego bym chciał w ogóle. Jestem w wojnie z Mordorem, prawda? Aha. Mordor mnie zaatakował, a nie ma między nami wojny. Aha. Rozumiem. Nie, no to ma sens, nie? To ma sens, nie? Nieważne. To jest ogólnie jakieś dziwne. Dobra, kapitanie, nie masz się ruszyć, ok? No dobra, nie ma problemu. W takim razie znowu ciągnie i czekamy, aż coś ciekawego się wydarzy. No nie. A znowu... Ten przeklęty błąd z dyplomatą... Który nie wie, co ze sobą zrobić. Który wie, że on coś chce. Ale kuźwa nie wie co. Miałem taki błąd z Rohanem kiedyś, mówiłem już o tym. W sensie musiałem mówię tur cofać. Teraz chyba też o jedną czy dwie się będę musiał cofnąć. Ten błąd jest dość wkurzający, przyznam. Dziwi mnie, że występuje w ogóle w niby tak spaczowanej wersji, ale... No nie wiem, może to jakiś błąd tylko u mnie? Kto wie? Wiecie co, w takim razie sądzę, że w tym momencie zakończymy odcinek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Do następnego razu. Jak się podobało, pamiętajcie o łapce w górę. Na razie i cześć. Hej, Oza.